słowa Ewangelii, ta przypowieść o celniku i o faryzeuszu powinna być fundamentem naszej wiary, byśmy dobrze zrozumieli, jak zbudować życie w Bogu, życie prawdziwie chrześcijańskie. To, co robił faryzeusz przed ołtarzem pańskim, jest wielokrotnym błędem. Po pierwsze, faryzeusz przyszedł do świątyni nie po to, żeby czcić Pana Boga, ale żeby dziękować Panu Bogu za swoje rzekome zasługi. Jest to świadectwo tego, że zupełnie nie rozumiał, jak wiele zawdzięcza Panu Bogu, że wszystkie dary, które otrzymał od Pana Boga, że również te dary wierności są w gruncie rzeczy darmo dane przez Pana Boga, są łaskami, darami, którymi Pan Bóg go obdarzył. Jeżeli ktoś czyni dobro, jeżeli ktoś jest w stanie wypełniać różne uczynki będące same w sobie zbawienne, to wyłącznie dzięki łasce Pana, dzięki łasce Ducha Świętego. I ta łaska jest zupełnie niezasłużona i żaden człowiek nie może powiedzieć, że otrzymał łaskę ze względu na swoje jakieś naturalne cnoty czy wartość, jaką sam w sobie przedstawia. Oczywiście Pan Bóg jakkolwiek, nikt nie może zasłużyć na łaskę, to jednak daje łaskę zależnie od tego, jak to się bardzo stara. Trochę tak jak dobra matka, której pomaga dziecko. Dziecko może na przykład więcej zepsuć, pomagając matce w sprzątaniu czy w gotowaniu, ale dobra matka wynagrodzi ten trud dziecka, który jest zupełnie nieadekwatny, niepotrzebny, bo zdaje sobie sprawę, że jest to bardzo wychowawczy i że trzeba nagrodzić tę dobrą wolę. I chociaż dziecko samo w sobie nie jest uczynić nic pozytywnego, to jednak otrzymuje od swojej matki tę nagrodę, żeby lepiej pracowało w domu. Tak samo działa Pan, bo jakkolwiek czyny ludzkie są zupełnie same w sobie bezwartościowe, o ile nie ożywi ich łaska, to jednak Bóg spogląda na pewne naturalne wysiłki, na dobre sumienie i zależnie od jakości tych wysiłków daje większą lub mniejszą łaskę. Ale zawsze ta łaska jest jednak darmowa. Zatem faryzeusz przyszedł do świątyni nie po to, żeby czcić Pana Boga w gruncie rzeczy, ale żeby wychwalać samego siebie, żeby pyszałkowato czcić samego siebie. I to jest, można powiedzieć, powtórzenie tego grzechu pychy, który jest grzechem najcięższym. I to jest ta różnica w stosunku do celnika. Faryzeusz nie pojął, że grzechy duchowe, grzech pychy jest grzechem najcięższym, bo z niego pochodzą wszystkie inne grzechy. Gdy szatan zbuntował się przeciwko Bogu w niebie, to nie mógł uczynić grzechów cielesnych, bo nie miał ciała, ale te grzechy, które on uczynił, były grzechami duchowymi, były grzechami pychy, były grzechami polegającymi na chęci z detronizacji Pana Boga w niebie i zastąpienia świętej woli Pana Boga własnym, widzimy się własnymi egoistycznymi pomysłami. I faryzeusz nas naśladuje w ten sposób szatana, bo jakkolwiek trochę się modli, trochę pokutuje, daje jałmużnę, to jednak pycha jest tym grzechem, który cały czas popełnia. Celnik natomiast zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności. Jest pokornym człowiekiem skruszonym, który widzi bezmiar grzechu i zdaje sobie sprawę, że z powodu tego grzechu zasłużył na śmierć, na karę wiecznego potępienia, na karę cierpienia rozłąki z Panem Bogiem przez całą wieczność. I stąd też skrucha jego w sercu, stąd też pokora i stąd też nieśmiałość, z jaką przystępuje do Pana Boga, który jednak jest taką fałszywą nieśmiałością, bo jednak celnik przychodzi do Pana Boga, ufając w ogrom jego miłosierdzia. Celnik zdaje sobie sprawę, że miłosierdzie Boże jest tym, od czego zależy jego zbawienie, jego los, jego własna kondycja duchowa. I dlatego prosi Pana Boga zupełnie skruszony i zdaje sobie sprawę, że nie jest godny, że nie ma jakiejkolwiek wartości sam w sobie. Jak mówił święty Paweł w liście do Koryntian, który właśnie czytaliśmy, którego właśnie słuchaliśmy, nikt nie jest w stanie wypowiedzieć słowa
Pan Jezus nijak jak tylko w Duchu Świętym. To Duch Święty pozwala w ogóle, żebyśmy dostąpili tej łaski, żebyśmy wymówili te słowa rozumiane jako oczywiście modlitwa Pan Jezu, Panie Jezu. Tak więc w Panu Bogu jedynie możemy czynić dobro i w Panu Bogu jedynie możemy czynić uczynki, które dają nam, dadzą nam zbawienie. Ta pokora jest podstawą, jest czymś, na czym powinno zostać zbudowane nasze życie duchowe. To jest niczym innym jak realizm, jak uświadomieniem sobie naszej własnej bezsilności, jak jesteśmy słabi w walce z grzechem, jak nasza wola jest bardzo ograniczona i zniekształcona, jak jest bardzo słaba, jak słabi jesteśmy w walce przeciwko najdrobniejszym chociażby pokusom. W Panu Bogu jedynie możemy zwyciężyć pokusy, dlatego musimy tak jak celnik prosić Pana Boga o to, żeby nas swoją łaską obdarzył. I tak jak celnik musimy w pewnym sensie stawać w krużganku w świątyni, w miejscu najmniej reprezentacyjnym, pokazując, że nie jesteśmy godni przystępować do ołtarza, nie jesteśmy godni stawać tuż przed Panem Bogiem, że nie jesteśmy tacy święci, ażeby mogliśmy się ukazywać przed Panem Bogiem. Ta właśnie święta nieśmiałość i pokora powinna cechować każdego chrześcijanina. Ta niepewność w tym, czy jesteśmy faktycznie przyjaciółmi Pana Boga, czy aby jest w naszym życiu coś, z czego powinniśmy się wyspowiadać i z czego powinniśmy się naprawić. Pan Bóg nie chce tylko i wyłącznie uczynków, nawet najlepszych, nawet najwspanialszych. Chce po prostu duszy człowieka, chce serca, które szczerze wyznaje mu swoją miłość. Chce serca człowieka, które uznaje własną niegodność i to, że wyłącznie Pan Jezus może to serce napełnić swoją obecnością, swoją łaską i to serce odkupić. O tę łaskę prośmy Najświętszą Marię Pannę, której święto dzisiaj obchodzimy. Jej komemoracja ze względu na niedzielę wypada dzisiaj, łącznie z ostatnią Ewangelią o Matce Bożej Śnieżnej. To święto jest na pamiątkę wielkiego cudu, jaki zdarzył się w Rzymie za pontyfikatu papieża Dariusza, kiedy to Najświętsza Maria Panna spuściła śnieg w Rzymie w miesiącu sierpniu, w najgorętszym miesiącu w Rzymie, po to, żeby zaznaczyć miejsce, w którym chciała, żeby powstała świątynia, bazylika na jej cześć. Tak powstała bazylika Matki Bożej Większej, Santa Maria Maggiore, najważniejsza świątynia maryjna świata, przez długi czas również największa świątynia, w której wszyscy czciciele Najświętszej Marii Panny mają swoją jak gdyby parafię, miejsce, w którym szczególnie oddają czci Najświętszej Marii Pannie, gdzie też znajdują się relikwie żłóbka świętego pod główną konfesją, a więc miejsce, w którym czcimy narodzenie Pana z Najświętszej Marii Panny, również Najpokolonej Dziewicy w sposób szczególny. To święto zostało ustanowione również po ogłoszeniu dogmatu o macierzyństwie, boskim macierzyństwie Najświętszej Marii Panny w 431 roku. I w ten sposób kult maryjny stał się takim jeszcze silniejszym w Kościele katolickim, w Kościele Bożym. I Najświętsza Maria Panna jest od nie tylko wtedy, od tamtej pory, ale szczególnie od tamtej pory naszą wielką patronką w walce z herezją, w walce z grzechem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najświętsze serce Jezusa. Za nami. Matko Boża Śnieżna. Módl się za nami.